Witajcie kochani w kolejny czwarteczek smażalnia u Bogdana. Musi być dzisiaj otwarta, bo już powiedziałem wczoraj, że będzie to na wczorajszym filmie, a widzę, że duża oglądalność, to już dobra, niech będzie i czwartek. Za dużo gadam, to jest mój problem, powiem wam, jak się rozkręcę i później pakuję się na minę. Trzeba mniej gadać, więcej słuchać, pamiętajcie. No dobra, zaczynając tak jak tu ostatnio robimy w czwartki, czyli jakieś filmy z ogrodu. Ostatnio był pościg po ogrodzie, tam chłop tirem uciekał gościowi. Teraz gość wysadzi sobie za chwilę cały ogród w powietrze. Próbuje wykurzyć kreta na tym filmiku. Psy już wiedziały, co się będzie działo. W ogóle co to za miejsce? Gdzieś zaraz tu taki szczur mu przyleci koło nogi jeszcze wcześniej, czy mysza, zanim rzuci tą drugą petardę. Czy zapałkę, opatrzcie, tutaj teraz taki szczur leci, mysza po jego koło lewej nogi i tak, która już wiedziała, co się będzie działo. I chłop wysadził sobie ogród w powietrze. Nieźle. Nieźle chłopaki kombinują. Także taki począteczek na dobre rozpoczęcie z Big Bangiem. I tutaj ciekawe informacje mnie doszły. To akurat z TikToka, bo tylko tutaj to znalazłem. Już wszędzie lewaki usuwają na wszystkich, jakiś nawet z YouTube'a już usuwają. Otóż Chinka mówi, jak nazywają u nich pościanowe julki. Że też istnieje koncepcja ściany, która już nawet wcześniej w Azji jest notowana. Już od 25 roku życia mówią, że właśnie... Są i kobiety inaczej nazywane i tutaj zaraz wam powiem dokładnie słowo w słowo to, co ona mówi. Woman, single and over 30, you are called 剩女, which means leftover woman in Mandarin. Czyli jeżeli jesteś kobietą po 30, czyli pościanową, nazywasz się 剩女, czyli pościanowa kobieta właśnie. Dziwne, że wszędzie na świecie taka koncepcja istnieje, prawda? Zupełnie jakby to było naturalne. No tutaj napisane, że ona jest tam edukatorką chińskiego, mandaryńskiego, kantoński i wszystkie jakieś dialekty chińskie i uczy na social media takich właśnie ciekawostek językowych. In Cantonese you are called lo dai chang, mai zeng zhe and sip zhou la, which means orange at the bottom of the basket. Po kantońska odmowa. Kantońsku, dobrze mówię? Chiński, a mandaryński. Dobrze mówiłem, no. Czym się różnią? Kantoński i mandaryński są dwoma dominującymi dialektami. Kantoński jest oficjalną mową używaną w kontynentalnej części Chin. Mandaryński natomiast jest używany w prowincji Guangdong oraz reszcie obszarów tego kraju, wliczając w to Macau i Hongkong. Mówią po mandaryńsku. A to ciekawe, widzicie? Czyli, ale kantoński okazuje się jeszcze bardziej zbazowany, bo ma aż trzy teksty na laski pościanowe. Pierwszy nazywa się Orange at the Bottom of the Basket, czyli pomarańcz na dnie koszyka, czyli ostatni zgniły pomarańcz w koszyku. Na pościanowe julki. I to są stare kantońskie powiedzenia. Następne. The sugar cane that didn't get sold. Trzcina cukrowa, która się nie sprzedała, to jest drugie powiedzenie na laskę, która jest po 30. Czyli albo pomarańcz na dnie koszyka, czyli zgniły pomarańcz, albo trzcina cukrowa, która została i nikt jej nie chciał. Trzecie. And the thing used for filling the gap of the stove. I to po prostu rzecz do zapychania dziury, czy jakiś szmata do zapychania dziury w kuchence. To są trzy rzeczy, trzy teksty na laski pościanowe. Czyli, a u nas mówią, że u nas jest, słuchajcie, jakiś mizogonizm, czy nie wiadomo co. No, a tam, no to zajmijcie się może Chińczykami najpierw, co? Spróbujcie Chińczyków wszystkich przerobić, żeby nie byli takimi mizogonami. If you're a man, single and over 30, you are called 钻石, Wang Lao Wu. Ale dla chłopa po 30 też są nazwy, żeby nie było właśnie nieuczciwie. I teraz mówi, co to jest. Diamentowy kawaler to jest po mandaryńsku, czyli w tej właśnie większości kraju mówią na chłopa po 30 diamentowy kawaler. Which means quality real estate.
A w kantońskim jesteś Sąpłon, czyli Quality Real Estate, czyli wartościowa nieruchomość. wysokojakościowa nieruchomość. No chłopa po 30 mówią, albo diamentowy kawaler. To każdy ma jakieś teksty, nie? No, nauczcie Chińczyków teraz. Także większość świata, słuchajcie, okazuje się, że operuje takim właśnie tekstami. To nie jest pościanowe julki, to nie jest właśnie u nas dopiero to dochodzi. Tutaj propagujemy coś, co Chińczycy wiedzą już od dawna. Mało tego, okazało się, że nawet Japończycy też tutaj gdzieś tam wyszukałem dalej teksty. Zaraz wam powiem, jakie komentarze znalazłem. Japanese co piszą, że gościu pisze pod tym, że u nas też w Japonii tak mówią. Kobiety chcą się ożenić przed 30. Jeżeli tego nie zrobią przed 30 albo 35 rokiem życia, nazywane są, i tu są jakieś trzy japońskie znaki, po prostu tłumaczenie jest losers. Po prostu losers. Fucking losers. Po 30 albo po 35. To jest jakieś japońskie. Ktoś musiałby to nam tutaj przetłumaczyć. Znaczy przeczytać fonetycznie, ale gościu tu przetłumaczył, że losers. Przez jedno O jeszcze napisał, ale wiadomo, że chodzi o losers as. Jako, że przegrani, nie? O to słowo mu chodziło. A potem pisze dalej, jeżeli kobiety urodzą po 35 roku życia, są znak jakiś jest old age childbirth, czyli narodziny w starym wieku, jest wbijany w ich family records, czyli w ich rodzinne dokumenty. Wstawiany jest adnotacja, że były narodziny w starym wieku, jak po 35 roku życia kobieta rodzi. No i to jest East Asian Cultures, piszą, czyli to właśnie wschodnie kultury azjatyckie, które się najbardziej rozwinęły, notabene, prawda? Czyli czy to jest jakiś mizogonizm, powiedzcie, czy to jest może natura, że takie są teksty? Ja to nie wymyśliłem, to jest, bo się okazuje, że Chińczycy mówią na pościanowe julki. My wszyscy myślimy, że Chińczyki nic nie czają, oni są bardziej zbazowani, się okazuje, niż my. Mówią na pościanowe julki pomarańcze na dnie koszyka. Znaczy to jest takie miłe, prawda? Nie jest takie to jakieś brutalne, mi się wydaje. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, mówiąc na kogoś zgniła pomarańcza. Only joking. Wiadomo. Albo na przykład ostatnia trzcina cukrowa też nie jest takie najgorsze, prawda? Co tam było to trzecie jeszcze? Ten kantoński był zbazowany najbardziej. Which means orange at the bottom of the basket, the sugar cane that didn't get sold, and the thing used for filling the gap of the stove. But if you're a man, single and over 30. Rzecz używana do zapychania dziury w kuchence też nie jest najgorszym przecież jakimś, wiecie, brutalnym opisem. A już skoro jesteśmy przy brutalnych wydarzeniach, rosyjski pilot Maksim Kuzminow nie żyje, o jego ucieczce z Ukrainy mówił cały świat. No gościu też nieźle wymyślił, bo ukrywał się w Hiszpanii, słuchajcie, tam gdzie siedzą wszyscy Ruscy i Ukraińcy, notabene teraz też, na południu Hiszpanii, to chłop tam się ukrył w najgorszym miejscu. Ogólnie kombinował lepiej niż nasz uszaty, który dał dzidę do Białorusi, bo tam wiadomo, że jest tylko jedno wyjście, czapa. A tutaj miał więcej wyjść, bo mógł się schować gdziekolwiek. Mógł gdzieś do Stanów próbować uciekać, gdzieś do Ameryki Południowej, gdziekolwiek. Mógł uciekł na Antarktydę, ale nie w Hiszpanii, gdzie wszyscy oligarchowie siedzą. Tak naprawdę wszyscy ruscy oligarchowie i ukraińscy wszyscy razem siedzą i piją tam w Hiszpanii. Tam chłop stwierdził, że się schowa. No. Chciałem powiedzieć, lećmy dalej. Zobaczmy, co właściwie mamy tutaj z takich też zdjęć. Czekaj, tam coś tu miałem pootwierane, widziałem.
Dalej z takich właśnie kobiecych, jak to ciężko być kobietą w Polsce. Bolt teraz ma ofertę, że kobiety tylko dla kobiet jeżdżą samochodem. Możesz zamówić najtańsze oczywiście z wszystkich, to jest dla normalnego gościa to Bolta za 20 zł, ale za 15 możesz mieć kobiety dla kobiet. Co niektórzy tłumaczą tym, że nikt nie chce jeździć z kobietami i już wolą jeździć z pijanym Ukraińcem albo z Gruzinem. Z kosą niż z kobietą i dlatego tak tanio, co poniekąd ma jakiś sens i rozumiem to rozumowanie, ale no jest to, w normalnym świecie by to było skandaliczne, prawda, jakbyście sobie pomyśleli właśnie, że ślusarze mają jakieś zniżki, czy nie wiadomo kto, prawda, na wszystko. Także bolcik dla kobiet specjalny, no nic nowego, prawda, piekło kobiet, można by powiedzieć, trwa cały czas. I dyskryminacja facetów. No jest to jawna dyskryminacja, prawda? Jakby na to nie patrzeć. Chociaż są już, słuchajcie, przebłyski, patrzcie, są już przebłyski na niebie. Teraz w Empiku, który słynął ze swoich jakichś też lewicowych wrzutek zawsze i feministycznych przeciwko chłopom, zawsze zapominali też. Z tego co pamiętam w dawnych czasach, a teraz trochę marketing im się obudził i nagle stwierdzili, że ej, Dzień Mężczyzny 10 marca jeszcze, wiecie o tym? Pierwszy raz widzę, słuchajcie, medialnie czy też w reklamach Dzień Mężczyzny 10 marca. Sam nawet nie wiedziałem, ale proszę, miło, nie? Miło, miło. Są to efekty naszej pracy, słuchajcie, tak jak mówiłem, efekt motyla idzie. No dobra. Co tu jeszcze mamy? Dużo tematów, jak zwykle. Chyba będzie trzeba zrobić jeszcze jeden szarpanki niedługo z tych tutaj pozostałości. Leftover z tych tutaj pozostałych trzcin cukrowych, powiem wam, coś będzie trzeba zrobić. No nie wiem, tu mam te Ukrainki, są zszokowane mężczyznami w Polsce, ale nie wiem, czy to dzisiaj tutaj łykniemy, bo to długi temat się wydaje. Zrobimy to na następny szarpanka. Tak naprawdę zobaczyć świat klaunów, musisz go ująć w całym spektrum. Musisz zobaczyć wszystko, jakie to jest połączone i głupie na przykład. I tu jeszcze jedną rzecz na koniec wam pokażę właśnie. Ciekawe badania jedne, które pokazują właśnie ten świat klaunów, że jest rozbrajany przez naukę każdego dnia. Tutaj pokazuje, że kobiety mają, z racji tego, że mają inne włókna mięśniowe, to było badanie na 400 tysiącach ochotników, słuchajcie. To jest dosyć duża liczba, prawda, przebadanych. Czyli 400 tysięcy osób przebadali w Stanach, kobiet i mężczyzn. I wyszły różnice pod tym względem, że kobiety potrzebują mniej czasu, żeby osiągnąć takie same wyniki zdrowotne, jak faceci w ćwiczeniach, jeżeli chodzi o aeroby. Dla serca, które są dobre dla serca i tak dalej. Żeby właśnie mieć mniejsze ryzyko zawałów serca w porównaniu do facetów, potrzebują mniej wysiłków to włożyć. Czyli tak naprawdę kobiety, żeby były zgrabne, z tych badań wynika, potrzebują o połowę mniej wysiłku włożyć niż faceci. I wynika to z tego, że faceci mają więcej włókien mięśni szybko kurczliwych, tak zwanych, i one odpowiadają za dynamikę i siłę uderzenia i mocy. Ale też trzeba więcej czasu, żeby je rozruszać. Tak mniej więcej jakby można było uprościć te badania. Ale jeżeli chodzi o wszystkie kardio, jakieś ćwiczenia, kobiety potrzebują znacznie mniej czasu. Na przykład 57 minut w porównaniu do 100 minut pokazują, jak i to będzie efekt 19% mniejszego ryzyka śmierci. No tak, ja tu dla Amerykanów przełożyli od razu wynik. Czyli kobiety o połowę mniej czasu potrzebują na siłowni, żeby mieć takie same zgrabne ciało, jeżeli chodzi o redukowanie tkanki tłuszczowej i przyspieszenie serca i tak dalej. No jest to różnica po prostu genetyczna, widać to, prawda? Widać, że to jest różnica pomiędzy płciami, no jest taka, no na korzyść kobiet w tym wypadku, jeżeli chodzi o takie aeroby. Byście pomyśleli, że wszystkie kobiety powinny być zgrabne w takim razie i wyćwiczone, skoro połowę tego, co faceci wkładają w siłownię, muszą włożyć. Jak zwykle, piekło kobiet, słuchajcie, nawet natura zrobiła piekło kobiet, jak się okazuje, na siłowni, a widzimy same wielkie koczkodany, prawda, spuchnięte, którym nie chce się nawet 10 minut włożyć w siłownię, słuchajcie, jak już włożą to pół godziny, to wielkie, wielkie halo. No ale dobra, bo tak nawiązując do świata klaunów, to
To pokazuje, że jest różnica między kobietami i mężczyznami, prawda? A tymczasem w Massachusetts musieli przerwać mecz koszykarski, bo trans gracze, którzy są trans kobietami, wykańczali laski przeciwników po prostu z samą siłą, po prostu rzucając właśnie, tak jak tutaj widzicie, laska ma dosyć, bo chłopie wyrwał piłkę, znaczy nie chłop, tylko kobieta, bo to jest gra w drużynie kobiet, patrzcie, tamten ziomecz, ta laska. To jest najśmieszniejsze naprawdę, to wykorzystywanie trans graczy. Widzisz, było to zwykłe, klasyczne wyrywanie piłki, nawet nie było to jakaś, nie jakieś szczególnie siłowe. Ale dla kobiety to już była masakra, nie usiądzie na tyłku teraz przez następny tydzień. Także no takie są niestety spotkania i takie są różnice. To widzicie właśnie teraz na tym filmiku krótką różnicę między płciami, jak wygląda w zwykłym meczu. No ale w świecie klaunów chłop przebrany za babę, wiadomo. Nielegalni imigranci w Nowym Jorku dziękują Nowojorczykom za to, że ich goszczą. Tutaj widzimy całe piękno Nowego Jorku, czyli tak zwana różnorodność. Mamy tu wielkie policjantki i też policjantów, wszyscy bardzo mało sprawnie im to idzie, zatrzymanie jednego imigranta. Tymczasem ich już nowi następcy, którzy będą już niedługo zastępowali tych tutaj Nowojorczyków, jak widzimy, którzy mieli nad tym zapanować. Trzy różne tutaj widzę rodzaje agencji ochrony. Na tych różnych kurtkach. Do tego policja nie potrafią sobie poradzić z jednym gościem, żeby go wyciągnąć. Wszyscy imigranci, jak widzicie naokoło, dziękują bardzo za gościnę. Tak to właśnie wygląda, słuchajcie, w pięknym świecie, w którym panuje integracja i różnorodność. Już niedługo u nas. Zapraszamy. No dobra. Teraz naprawdę reszta już w następnych odcineczkach. Zapraszamy na szarpanki codzienne, coś nowego. Robimy nawałnicę, wiosenna kampania, tak jak mówiłem, ruszamy na ostro. I tyle. Peace out.